Tak prezentował się pierwszy smartfon z systemem BadOS, który jednocześnie otworzył drogę dla urządzeń sygnowanych jako seria Wave. Przyznaję, był to bardzo udany model, który zaostrzył apetyt klientów na ten właśnie produkt Samsunga. Teraz przyszła pora na nieco niższą półkę cenową, którą reprezentują Wave 533 oraz Wave 525. A jedyna różnica między nimi to ta fizyczna klawiatura QWERTY. Jednakże pierwszy model Samsunga z tej serii był bardzo dobrze wyposażony, co było jego kartą przetargową. A czym skuszą nas niskobudżetowe Wave'y? Przekonajmy się na przykładzie Wave 533. Samsung Avila posiada dość stonowany, rzekłbym, ascetyczny wygląd. Zaraz, przecież to nie Avila. A dziwne, bo wygląda łudząco podobnie. Najwyraźniej południowo-koreańskiemu potentatowi skończyły się pomysły na oryginalny design i robi teraz wszystko na jedno kopyto. Niestety Wave 533 nie posiada charakterystycznego stylu wyróżniającego go spośród setek konkurencyjnych urządzeń. Avila co prawda uzyskała sukces sprzedażowy, ale ile można żerować na stylistyce sprzed 2 lat? Steve Jobs zapewne powiedziałby długo. Aby nie posądzać mi o złośliwość, muszę przyznać, że tylko wizualnie Wave 533 przypomina wspomnianą Avilę. Niskobudżetowa fala posiada nieznacznie większy ekran, który jest wyposażony w pojemnościowe funkcje dotykowe, a to spora zmiana. Podniesiono również ilość wyświetlanych kolorów, ale rozdzielczość pozostała niezmieniona, dlatego nie można oczekiwać zbyt wiele od samej jakości obrazu, który jest znacznie gorszy od popularyzowanego standardu SVGA i można określać go jedynie mianem przyzwoitego. Funkcje dotykowe są czułe i dostatecznie precyzyjne, ale ciężko jest dostrzec tę zaletę ze względu na niską wydajność samego urządzenia, które działa ślamazarnie. Niestety nie mam możliwości stwierdzenia, co jest przyczyną tak małej efektywności Wave 533, ponieważ producent pilnie strzeże tajemnicy wykorzystanego procesora. Na ostatnich targach w Barcelonie Samsung przyznał się, że jest to jednostka o mocy 500 MHz, ale mam spore wątpliwości, czy jest to prawdziwa wartość zegara, bo ta fala jest jakoś znacznie bardziej niemrawa. Również nie ma oficjalnego stanowiska w kwestii pamięci urządzenia. Wiemy, że użytkownik otrzymuje do wykorzystania przestrzeń około 100 MB, którą można rozszerzyć maksymalnie o 16 GB poprzez kartę pamięci microSD. Niskobudżetowy smartfon nie może posiadać wygórowanej ceny i rzeczywiście takowej nie posiada Wave 533, ale na rynku jest sporo podobnych urządzeń w podobnym przedziale, więc nie jest to jakaś super promocja. Projektując nową falę, Samsung ciął koszty gdzie tylko mógł. Dioda powiadamiająca? Ciach! Czujnik zbliżeniowy? Ciach! Czujnik pomiaru światła? Ciach! Kamera do wideorozmów? Również ciach! Nad ekranem znajdziemy jedynie głośnik rozmów telefonicznych o wręcz tragicznych parametrach. No chyba, że ktoś uwielbia niski, buczący dźwięk z domieszką metalicznego pogłosu. Moje ucho nie mogło udźwignąć tego niebiańskiego nektaru. Zerkamy co pod ekranem, a tam bez niespodzianek, bo tego typu układ 3 fizycznych przycisków można uznać za standard w tańszych smartfonach Samsunga. Środkowy klawisz otwiera drogę do menu urządzenia, ale również uaktywnia okno wielozadaniowości. 2 zewnętrzne przyciski posłużą do rozłączania i odbierania rozmów telefonicznych. Elementy te są duże i przyjemne w użytkowaniu, ale można na siłę doczepić się braku podświetlenia. Każdy człowiek ma różną tolerancję na określenie czegoś grubym lub cienkim, dlatego sami zdecydujcie, w jakim przedziale mieści się 1,5-centymetrowy smartfon z fizyczną klawiaturą, ale myślę, że to całkiem niezły wynik. Prawy bok to zestawienie 2 przycisków skrajnie oddalonych od siebie. Pierwszy to spust aparatu, zaś drugi jest klawiszem zasilania, który również wygasza całkiem sprawnie funkcję ekranu. Po drugiej stronie smartfona zobaczymy przycisk głośności oraz otwór na doczepianie różnych szmerów bajerów. Dół to przede wszystkim mało efektywny mikrofon, który ma problemy z wyłapywaniem dźwięku oddalonego na przynajmniej 1 metr. U góry znajdziemy typowe gniazdo słuchawkowe oraz przesuwną zaślepkę skrywającą port micro USB. A teraz gwóźdź programu, czyli fizyczna pełnowymiarowa klawiatura, która jak widać ukazuje się po odsunięciu ekranu w prawo. Mechanizm mimo braku regulacji kąta nachylenia działa dostatecznie sprawnie, aby nie wieszać na nim psów, ale z samą klawiaturą nie jest tak dobrze. Czterorzędowy układ wydaje się być w porządku, duże przyciski pokryte przyjemnym gumowanym materiałem to atut, ale problemem są zbyt małe przerwy między klawiszami oraz praktycznie niewyczuwalny klik. No i ta nieszczęsna spacja, która ma 4 puste punkty dotykowe. Po prostu tragedia. Oprócz tego ograniczone miejsce przy górnych klawiszach może przeszkadzać grubopalczastym osobnikom. Czy znowu ktoś podstawił mi Avilę? A nie, widzę lekko przesunięty aparat do środka. Phew, to jednak Wave 533. Niestety producent nie pokusił się o stworzenie czegoś lepszego i nadal używa
używa tandetnego plastiku jako osłonę baterii. Uuu, zobaczcie te wypustki mające poprawić przyczepność urządzenia do ręki i patrzcie uważnie, bo mogą szybko się zetrzeć. Malutki otwór głośnika wyjątkowo łatwo wygłuszyć. Czyżby to celowe posunięcie? Bo jego jakość jest koszmarna. No tak, nie chcę wysłyszeć, wrzucam do kieszeni i cisza. Natomiast sam aparat robi całkiem przyzwoite zdjęcie jak na tak niską rozdzielczość matrycy, ale to dotyczy jedynie fotografii wykonanych w dobrym oświetleniu. Natomiast nagrania wideo to jakieś nieporozumienie. Sama osłona jest podatna na zadrapania i ścierania, podobnie jak cała reszta obudowy, ale jej atutem jest wysoka elastyczność. Pod spodem znajdziemy nieblokowany baterią port rozszerzenia pamięci. Natomiast niewielki, lekki akumulatorek litowo-polimerowy o pojemności 1200 mAh skrywa jedynie dostęp do karty SIM. Samsung Wave 533 należy do rodziny smartfonów wyposażonych w system BudOS, którego premiera odbyła się praktycznie rok temu. Niestety południowo-koreański potentat nacieszył się pochlebnymi opiniami o ich platformie i nieco spoczął na laurach. Co prawda zapowiedziano aktualizację BudOS do wersji 2.0, ale na razie doczekaliśmy się jedynie małych poprawek i fala 533 działa z systemem 1.1. Sam interfejs został praktycznie niezmieniony i wygląda jak w pierwszym smartfonie z serii Wave. Podstawą są pulpity, na których możemy umieszczać widżety, ale ich liczba jest nieco ograniczona względem protoplasty. Również ilość ekranów zmniejszono z 10 do 8. Dlatego należy powiedzieć, że mini aplikacje stanowią w tym urządzeniu raczej element gadżetu, bo mają dość niską użyteczność, a i system działa w ich przypadku niezwykle ociężale. Na całe szczęście Samsung nie zrezygnował z rozwijanego paska informacyjnego, który w dalszym ciągu posiada wirtualne przyciski aktywujące sieć bezprzewodową, Bluetooth oraz wyciszony profil, a muszę przyznać, że to jedno z lepszych rozwiązań. Na dole znajdują się trzy sztywno przypisane przyciski wirtualne. Pierwszy przenosi nas do klawiatury numerycznej, wyposażonej w duże klawisze. Co ciekawe, podczas wybierania numeru pojawiają się dopasowane wpisy z książki adresowej. Drugi z przycisków uaktywnia interesującą książkę adresową, która prezentuje kontakty w formie listy wraz z miniaturkami zdjęć. Każdy wpis jest wyraźnie odseparowany, przez co całość jest niezwykle czytelna. Niestety przy większej ilości pozycji system zaczyna się zatykać ze względu na niską wydajność i pojawia się problem długiego przewijania. Ratunkiem pozostają skróty alfabetyczne umieszczone po prawej stronie lub szybka wyszukiwarka. Oczywiście możemy tworzyć własne grupy i ulubione kontakty. Każdy wpis, oprócz licznych danych kontaktowych, może posiadać szeroką gamę informacji pomocniczych. Tu Samsung odrobił celująco swoje zadanie. Ostatni klawisz przekierowuje nas wprost do centrum wiadomości tekstowych, które zostało stworzone z myślą o użytkowniku i może on decydować o kolorze tła oraz sposobie wyświetlania wszystkich oraz pojedynczych wiadomości. Forma czatu prezentuje się w formie wyraźnie odseparowanych chmurek, co ułatwia czytanie i śledzenie konwersacji. Podczas tworzenia wiadomości możemy skorzystać z wirtualnej pełnowymiarowej klawiatury w trybie portretowym oraz horyzontalnym, jednakże ten pierwszy sposób jest mało komfortowy ze względu na małe przyciski. Samsung udostępnia również powrót do korzeni, czyli klawiaturę numeryczną oraz rozpoznawanie pisma odręcznego, ale to raczej ciekawostka, bo efektywność tworzenia tekstu tym sposobem jest beznadziejna. Mimo niezbyt pochlebnych słów na temat fizycznej klawiatury, to jednak ona wydaje się być najlepszym rozwiązaniem podczas pisania. Dostęp do wszystkich pozostałych funkcji, które daje nam smartfon, zaczyna się po przejściu do głównego menu. Ponownie spotykamy się z mało innowacyjnym interfejsem, który bazuje na sukcesie produktu Apple. Na kilku ekranach pojawiają się skróty graficzne do zainstalowanych aplikacji, których rozmieszczenie możemy edytować lub skorzystać z funkcji adaptacyjnej. W zestawie znajduje się około 20 podstawowych programów, jak funkcje związane z czasem, zaawansowany kalkulator matematyczny z pamięcią wszystkich równań, notatnik, zadania czy kalendarz, które przypominają nam o ważniejszych wydarzeniach. Oprócz tego mamy dyktafon oraz dwa rodzaje komunikatorów. Jednakże najważniejszy pozostaje menadżer plików, który m.in. zastępuje nam galerię zdjęć, bo Wave 533 nie posiada specjalnie wyznaczonej do tego aplikacji. Oprócz tego możemy przeglądać wszystkie pozostałe pliki multimedialne, ale również dokumenty tekstowe, bo BudOS świetnie radzi sobie ze wszystkimi popularnymi formatami. Z tego miejsca również istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych motywów i innych aplikacji. No właśnie, ale skąd brać takie aplikacje? Najłatwiej korzystając ze specjalnego, wirtualnego sklepu Samsunga, ale aby z niego skorzystać, musimy założyć odpowiednie konto. Niestety w tym miejscu pojawia się rozczarowanie, ponieważ oferta skierowana dla smartfona Wave 533 jest żenująco niska, a poziom wykonania aplikacji woła o pomstę do nieba. Oprócz konta Samsung
usługowego możemy dodawać profile z serwisów społecznościowych, jak Facebook i Twitter, a następnie korzystać z ich uroku. Bada obsługuje również synchronizację z różnymi kontami pocztowymi. Każdy smartfon nieustannie kojarzy się z możliwością w miarę komfortowego surfowania po witrynach internetowych. Niestety Wave 533 nie zalicza się do takiej grupy. Głównym winowajcą jest autorska przeglądarka Samsunga, która zupełnie nie sprawdza się na słabszym sprzęcie. Strony generują się w żółwim tempie, a nawigowanie to istna udręka. Dodatkowo ciśnienie we krwi ponosi brak skalowania tekstu lub o zgrozo zawieszenia się tej cudownej przeglądarki. Wave 533 posiada stosunkowo prosty odtwarzacz muzyczny, ale posiadający wszystkie podstawowe i niezbędne funkcje. Oczywiście został on nieco okrojony z wodotrysków i innych ciekawych gadżetów, którymi może pochwalić się pierwsza fala. Nie byłoby nic w tym złego, gdyby nie koszmarny dźwięk generowany przez samo urządzenie. Tego po prostu nie da się słuchać. A może Samsung udostępnił mi jakiś uszkodzony model? Zupełnie przeciętnie Wave 533 wypada na tle konkurencji jako przenośny odtwarzacz filmów. Ekran zapewnia całkiem przyjemne dla oka kolory, ale rozdzielczość wyświetlacza to dzisiejsze minimum, z którym powoli zaczniemy się żegnać w większości smartfonów. Ponadto należy pamiętać, że sprzęt obsługuje głównie kontener MP4. Wave 533 to nie jest smartfon dla miłośników mobilnych gier. Oferta w sklepie jest niezwykle skromna, a i tak wszystko jest na jedno kopyto. Ponadto pod względem wizualnym wygląda to dość kiepsko. Zero zabawy. Ja robię takie fale, a Samsung robi takie fale. Co je łączy? Obie są równie bezużyteczne. Niestety mimo moich szczerych chęci nie potrafię odnaleźć pozytywnych aspektów tego urządzenia. Wave 533 i Wave 525 to nieudane podejście Samsunga, a szkoda.